Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym przedstawić wam historię Grigorija Rasputina. Domyślam się, że część z was kojarzy tę historię. Jednak w tym odcinku będę chciał skupić się bardziej na wątku kryminalnym. Postaram się przybliżyć m.in. w jaki sposób próbowano pozbawić go życia. W stworzeniu tego odcinka z pomocą przyszła mi aplikacja BookBeat. To właśnie w tej aplikacji przesłuchałem audiobooka autorstwa doktora Tomasza Misickiego. Rasputin, jego przemożny wpływ na rodzinę carską i losy Rosji. Publikacja ta pomogła mi lepiej opracować materiał do dzisiejszego odcinka. BookBeat posiada szeroką gamę audiobooków i e-booków. Począwszy od kryminałów, klasyki, literatury faktu czy rozwoju osobistego. Jest tam naprawdę dużo kategorii, które mogłyby was zainteresować. Korzystać z BookBeata możecie praktycznie wszędzie. Wystarczy, że macie przy sobie telefon lub tablet. Zdecydowanym atutem jest możliwość pobrania danej książki i korzystania z niej, gdy nie ma się dostępu do internetu. Osobiście korzystam z tej aplikacji podczas jazdy na rowerze, ale z pewnością można używać jej chociażby w pociągu czy przy wykonywaniu zwykłych codziennych obowiązków. Wchodząc na stronę www.bookbeat.pl i wpisując kod incognito, macie możliwość testowania aplikacji BookBeat przez 30 dni za darmo w najszerszym dostępnym pakiecie Unlimited. W opisie odcinka zamieściłem link, który pozwoli wam bezpośrednio się tam zarejestrować, bez konieczności wpisywania kodu. Przez okres 30 dni możecie na spokojnie przetestować tę aplikację i zastanowić się, czy taka forma wam odpowiada. Zachęcam do wypróbowania aplikacji BookBeat. Tymczasem zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Grigorij Efimowicz Rasputin urodził się najprawdopodobniej w 1869 roku w niewielkiej wsi Pokrowskoje, położonej w obwodzie tiumeńskim na Syberii. Miał kilkoro rodzeństwa. Jego rodzice na co dzień zajmowali się gospodarstwem. Ponadto ojciec dorabiał, przewożąc różnych ludzi czy też towary do okolicznych miejscowości. Tutejsi mieszkańcy postrzegali rodziców Rasputina jako dość pracowitych i przez to też majętnych. Choć były również głosy o tym, że jego ojciec lubił zaglądać do kieliszka. Sam Grigorij od młodych lat był zamiłowany w koniach. Chętnie spędzał z nimi czas i był do nich przywiązany. Gdy nadarzyła się tylko jakaś okazja, z zaciekawieniem słuchał różnych historii starszych ludzi. Szczególnie interesowały go tematy religijne i z wielkim zainteresowaniem słuchał również opowieści na temat narodzin Chrystusa. Przez wiele godzin potrafił przeglądać obrazki biblijne. Codzienność w tej niewielkiej wsi nie dawała zbytnich perspektyw. Wielu młodych pomagało swoim rodzicom. Tak też i było w jego przypadku. Nie miał za bardzo możliwości, aby nauczyć się pisać lub czytać. Nie uchodził za specjalnie wyróżniającego się chłopca. Choć pewnego dnia doszło do zdarzenia, po którym niektórzy mieszkańcy zmienili o nim zdanie. Wówczas Grigorij od kilku dni nie czuł się dobrze. Miał problemy ze snem i dopadła go jakaś infekcja. Wyglądał na zmęczonego i często coś majaczył pod nosem. Mimo złego stanu zdrowia był przejęty ostatnio zaistniałą sytuacją, ponieważ ktoś ukradł konia w jego okolicy. W tamtych czasach kradzież konia na Syberii była jednym z największych przestępstw. W niedługim czasie zaczął opowiadać o sprawcy tego niebywałego czynu. Dlatego też jego przypuszczenia zainteresowały wiele osób. Sprawdzono więc, czy słowa chłopca są prawdziwe. Jak się później okazało, chłopiec miał rację i wskazana przez niego osoba rzeczywiście miała na swojej posesji poszukiwanego od kilku dni konia. Z tego powodu zaczęły krążyć na jego temat stwierdzenia, że młody chłopiec ma dar przewidywania. I to też z pewnością wpłynęło na jego dalsze poczynania. Młody Rasputin miał też swoje drugie oblicze. Pomimo pewnych zainteresowań i przewidywań, nie był idealnym i grzesznym chłopcem. Mówiąc ogólnie, potrafił zajść komuś za skórę, a i w późniejszych latach bez skrupułów uganiał się za dziewczynami.
Jego rodzeństwo niestety odeszło w dość młodym wieku. Jego brat umarł na zapalenie płuc, zaś siostra podczas prania utopiła się w okolicznej rzece. Trzeba przyznać, że w tamtych czasach rozwój medycyny był znikomy, więc wiele chorób, m.in. grypa czy gruźlica, było dużym zagrożeniem, zwłaszcza dla małych dzieci. Grigori jako młodzieniec prowadził rozrywkowy tryb życia. Lubił dobrze wypić i chętnie spędzał czas w towarzystwie płci przeciwnej. Poza tym palił i niekiedy wdawał się w bijatyki. Jednak przy tym pomagał swoim bliskim na gospodarce i wciąż znajdował ukojenie w swojej wierze. Jego niekoniecznie dobre postępowanie przeplatało się z ciągłym odnajdywaniem samego siebie poprzez wyciszenie i rozmowę z Bogiem. Jako prawosławny chętnie chodził do cerkwi i modląc się potrafił spędzać tam sporo czasu. W nieco późniejszym etapie swojego życia zdecydował się wyjechać w celach zarobkowych do Tobolska. Miasto to położone jest jakieś 150 km na północny wschód od jego rodzinnej wsi. Aktualnie liczy około 100 tysięcy mieszkańców. Ciekawostką jest to, że to właśnie w tym mieście urodził się znany chemik, Dmitrij Mendelejew. Pracując tam pewnego razu wybrał się do okolicznej wsi Abałak, gdzie tam podczas festiwalu prawosławnego poznał Praskowię Dubrowinę. Młoda kobieta pochodziła ze wsi, była spokojną i nad wyraz religijną osobą. Wkrótce potem Rasputin ożenił się z nią i wspólnie zamieszkali w jego rodzinnej miejscowości. Kilka lat później, a dokładnie w 1897 roku, na świat przyszło ich pierwsze dziecko, Dmitrij. Rok później urodziła im się córka, Matriona. Następnie w 1900 roku córka Warwara. Na świat przyszło również ich czwarte dziecko. Jednak wiadomo, że niedługo po narodzinach niestety zmarło. I to właśnie to tragiczne wydarzenie przyczyniło się w części do tego, że Grigori jeszcze bardziej pojednał się z religią i stopniowo zaczął zmieniać swoje podejście do życia. Jednak zaraz gdy związał się z Praskowią, a później kiedy zaczął wspólnie wychowywać z nią dzieci, wciąż wiódł hulaszcze życie. Na różnych zabawach uwodził kobiety i nie przeszkadzało mu to, że w domu czeka na niego rodzina. Takie zachowanie wskazywało na jego dwojaką naturę. Jednak miał on grono swoich zwolenników. Mimo że był zwykłym chłopem i nie potrafił czytać ani pisać, to wielu wierzyło w jego dar jasnowidzenia i moc uzdrawiania. Rasputin już w młodzieńczych latach, oprócz swoich wizji, leczył też zwierzęta. Zdarzył się również przypadek, kiedy prędko zatamował mocno krwawiącą ranę w nodze sąsiada, przykładając mu pęczek trawy i przy tym intensywnie się modląc. Takie sytuacje utrwalały się w głowach okolicznych mieszkańców, więc mimo różnego postępowania miał on przychylność w lokalnej społeczności. Jednak rodzina, ciężka praca i niemoralne postępowanie nie ograniczało go w tym, że nadal interesował się religią i mistycyzmem. W wieku 33 lat, pod wpływem różnych zdarzeń, zainteresował się sektą chłystów, do której to niebawem wstąpił. Owa sekta powstała wiele lat wcześniej, a dokładnie w 1645 roku. W latach życia Rasputina była już nieco bardziej rozpoznawalna, ale wciąż tak naprawdę zakazana, ponieważ wiodącą religią było najważniejsze dla wielu prawosławie. Lecz też spora część ludzi w tamtych czasach była wręcz zapatrzona m.in. w różne cudowne uzdrowienia czy dary jasnowidzenia. Takie właśnie cudowne moce miały mieć osoby, które odbyły w owej sekcie tak zwaną śmierć mistyczną. Grigori bardzo zainteresował się tego rodzaju poglądami i wkrótce też dobrowolnie wstąpił na pewien czas do klasztoru, w którym to lepiej zrozumiał funkcjonowanie tego nowo poznanego wyznania. W tym miejscu nauczył się po części pisać oraz czytać. Tam też odbył długą rozmowę z doświadczonym starcem Makarym, który opowiedział mu, że najważniejszą i jedyną drogą do osiągnięcia tak zwanej mistycznej śmierci jest długa pielgrzymka apostolska. Rasputin po długich przemyśleniach postanowił zrobić to, co wskazał mu starzec,
wrócił jeszcze na chwilę do swojego domu, gdzie tam z wszystkimi się pożegnał, po czym ruszył przed siebie i tak tułał się bez większego celu po różnych wsiach i miastach. Podczas swojej drogi zauważył, że wielu było przychylnych jego poglądom. Często na wsiach przyjmowano go z otwartymi rękami. Wtedy też zrozumiał, że sekta zaskarbiła sobie sporą część tamtejszej ludności. Po drodze mijał też chłopów, a także mnichów, którzy głosili podobne słowa i którzy także odbywali wędrówkę, mającą na celu doprowadzić do przemiany. W trakcie dalszych podróży napotkał wiele osób, sam głosił modlitwę i zdobywał coraz większe uznanie. Zwłaszcza coraz częściej podążały za nim dziewczęta oraz kobiety, z którymi to potem cudzołożył. W przekonaniu chłystów uważano, że wolna miłość jest jak najbardziej dopuszczalna, natomiast zupełnie nie tolerowali prawosławnego małżeństwa, jak i też wszystko, co pochodziło od urzędowej carskiej wiary. Ponadto co sobotę członkowie sekty zbierali się w domu jednego z ważniejszych postaci tego wyznania, gdzie tam wszyscy modlili się, śpiewali hymny, prowadzono też długie przemowy, po czym zgromadzeni zaczynali tańczyć. W trakcie tej rozrywki często dochodziło do zbliżeń wielu osób. Ekscesy te potrafiły trwać nawet do samego rana. Grigorij podczas dalszej tułaczki dobrze zrozumiał doktrynę i założenia tej wiary. Pojął, że poprzez grzech może osiągnąć zbawienie. A takie postępowanie, jakie wiódł w trakcie pielgrzymki, było mu niezmiernie potrzebne, aby potem mógł odpokutować swoje decyzje czy błędy. Tymczasem w jego rodzinnej wsi pojawiało się coraz więcej pogłosek na temat tego, że Grigorij stał się tak zwanym starcem. Ówcześnie w Rosji osobę nazywano tak, gdy przejawiała w sobie różne dary i umiejętności, np. leczenia czy niesienia pomocy innym. Ale była też pobożna i posiadała wiedzę religijną. Po pewnym czasie Rasputin wrócił w rodzinne strony i zapukał do drzwi swojego domu. Zarówno jego rodzice, jak i żona oraz dzieci przywitały go z wielką radością. Lecz powitanie nie trwało zbyt długo. Niebawem udał się do piwnicy, gdzie tam odbywał przez ponad 3 tygodnie swoją indywidualną pokutę. Przez ten czas dużo się modlił, medytował, śpiewał hymny i przy tym pościł. Dla jego bliskich, jak i okolicznych mieszkańców, takie zachowanie jasno wskazywało, że Grigorij doznał przemiany i w ich świetle stał się świętym. Pod jego dom zaczęły przybywać liczne pielgrzymki. Ludzie zewsząd chcieli spotkać się z ojcem Grzegorzem. Wzbudzał niemałe zainteresowanie i szacunek. Kiedy po 3 tygodniach wyszedł na zewnątrz, zastał tłum zapatrzony w niego osób. Rasputin pewnym głosem oznajmił im, że chce wyruszyć w dalszą wędrówkę, podczas której będzie głosił radosną nowinę. Ów nowina dotyczyła wcześniej wspomnianego poglądu chłystów, zbawienia poprzez grzech. I tak lada moment Rasputin w towarzystwie wielu osób, a zwłaszcza kobiet, wyruszył w ponowną podróż. Po drodze odwiedzał klasztory, cerkwie, wsie i miasta, nawiązywał nowe znajomości, ale przy tym nie stronił od namiętności wobec kobiet. To też w jego rozumieniu miało być potrzebnym grzechem, który potem mógł odpokutować zarówno on, jak i tak zwana jego towarzyszka. Jego pielgrzymka miała dobre i złe strony. Oprócz niemoralnych zachowań, które śmiało tłumaczył poglądami wiary, doskonalił wiedzę na temat Biblii, uczył się sztuki kaznodziejstwa, poznawał coraz to więcej wpływowych osób. Według niektórych źródeł odwiedził Kazań, Kijów, a nawet dotarł do greckiej wyspy Athos. Zaczął mieć większy rozgłos, zwłaszcza na Syberii. Wielu widziało w nim cudotwórcę, który modlił się z nimi oraz przemawiał do nich. W 1903 roku przybył do ówczesnej stolicy Rosji, Petersburga. Tam chciał zdobyć przychylność i namówić władzę na pomoc finansową w zbudowaniu cerkwi w jego rodzinnej miejscowości. W wyniku dalszych działań udało mu się spotkać z tamtejszym zasłużonym inspektorem Akademii Duchownej, Feofanem.
Ten z kolei po rozmowie zaoferował mu lokum w swoim klasztorze. Był też zachwycony jego wiedzą na temat Biblii, a także samym podejściem do wiary. Rasputin dzięki temu rozpoczął głosić swoje kazania i przemyślenia w samym centrum stolicy. Jednak jego poglądy, jak i osobowość wzbudzały w wielu mieszane uczucia. Część ludzi nie była do niego przekonana, druga część była w niego zapatrzona i niezmiernie mu ufała. W wyniku tej sytuacji Feofan zaproponował mu, aby lepiej opuścił stolicę. Rasputin tak też uczynił. Prawdopodobnie wówczas wrócił do podróżowania po kraju. Następnie w 1905 roku postanowił ponownie udać się do Petersburga. Tym razem po rozmowie z Feofanem udało mu się wywrzeć na nim jeszcze większe wrażenie. Wciąż utrzymywał, że zbawienie można osiągnąć tylko poprzez grzech. Dodatkowo twierdził, że im bardziej otwarcie się grzeszy, tym lepiej, ponieważ unika się zakłamania i ma się większą możliwość do pokuty. Duchowny jego poglądy potraktował nader poważnie i uważał, że ten z pozoru zwykły syberyjski chłop ma całkiem sporo racji. Niedługo potem przedstawił go najbardziej wpływowym osobom duchownym w stolicy, biskupowi Hermogenowi oraz mnichowi Iliodorowi. Ten drugi niebawem przedstawił Rasputina rodzinie Ignatiewów, która była tak zwaną centralą rdzennie rosyjskiej unii. W tych czasach społeczeństwo coraz to śmielej domagało się polepszenia bytu. Większość ludzi żyła w ubóstwie i chorobach. W kraju powoli dochodziło do różnych buntów i sprzeciwów. Dlatego też Iliodor pomyślał, że chłop z Syberii, jakim był Rasputin, mógłby być dobrym przedstawicielem ludu. Dał mu szansę poznać lepiej rdzenną władzę i zdecydowanie też widział w nim aspekt polityczny. Grigori zresztą był poważany wśród wielu zwykłych i zwłaszcza biednych ludzi. I tak zaczął on zyskiwać coraz większą przychylność, zarówno wśród tłumu, jak i wśród wyższych sfer. Sam Iliodor wówczas żył w dobrych relacjach z rodziną carską, a z kolei rodzina Ignatiewów znała się dobrze z zaufaną przyjaciółką samej carycy Aleksandry. Była nią księżna czarnogórska Anastazja. Kobieta była prawosławna, ale interesowała się mistycyzmem i wierzyła w różne dary uzdrawiania. W splocie różnych zdarzeń w listopadzie 1905 roku załamana rodzina carska za namową Anastazji zgodziła się, aby Rasputin pojawił się na ich dworze. Powodem tego było to, że ich jedyny i malutki syn Aleksy chorował na nieuleczalną hemofilię. Wówczas uderzył się w kolano i od 3 dni żaden lekarz nie potrafił mu pomóc. Stan zdrowia dziecka z godziny na godzinę znacznie się pogarszał. Wielu rozkładało ręce i liczyło, że jakimś cudem uda się mu przeżyć. Mały Aleksy chorobę tę odziedziczył po swojej matce, która sama była zdrowa, ale w jej rodzinie występowały takie przypadki. Między innymi chorował na to jej wuj. Wysoki, szczupły i brodaty Rasputin zawitał u ich progu. Bez większych oporów serdecznie przywitał się z carycą Aleksandrą i carem Mikołajem II. Potem pewnym krokiem udał się do pokoju chłopca. Tam klęknął i odbył krótką modlitwę, po czym podszedł do Aleksego i zaczął gładzić go po dłoni. W tej też chwili uspokajał go i tłumaczył, że wszystko będzie dobrze. Potem opowiadał mu różne historie, które wydarzyły się na Syberii. Jego obecność wpłynęła bardzo pozytywnie na małego chłopca. Uspokoił się, zaczął swobodnie oddychać i wkrótce zasnął. Para carska, zdumiona i szczęśliwa, ucałowała Rasputina. Od tego momentu zdobył on uznanie u najwyższej władzy kraju. W kolejnych dniach, a potem miesiącach, Grigori odwiedzał chłopca. Gdy tylko Aleksy źle się czuł, przychodził do niego i swoim zbawiennym, hipnotyzującym wzrokiem uspokajał go. Rodzina carska miała 5 dzieci. Aleksy był najmłodszym i, jak wspomniałem, jedynym synem. Był on więc przyszłym następcą tronu. Hemofilia, na którą chorował, była starannie ukrywana przed wieloma osobami. Grigori również w tej kwestii trzymał język za zębami. Pojawiając się na carskim dworze,
budził zainteresowanie. W niedługim czasie zaczął mieć coraz większy wpływ na rodzinę carską. Jego mocniejszą pozycję prędko zauważyli ministrowie i inne ważne wpływowe osobistości. Jednocześnie zyskał uznanie wśród większej części społeczeństwa, tak zwanego chłopstwa. Wydawał się być osobą wyjątkową, która jest w stanie czynić cuda. Jego poczynania i wędrówki po kraju dały mu pewnego rodzaju sławę i stał się dla wielu osobą godną zaufania. Z biegiem kolejnych miesięcy jeszcze bardziej zaprzyjaźnił się z rodziną carską. Można powiedzieć, że wśród nich zaczął pełnić po części rolę psychologa. Caryca po urodzeniu piątego dziecka, Aleksego, popadła w depresję i miała problemy ze snem. W wielu sytuacjach Rasputin uspokajał ją. Miał dobrą umiejętność nawiązywania rozmowy poprzez swój prosty i zrozumiały język. Carycy często opowiadał, co robił w przeszłości. Mówił, co się dzieje w jego rodzinnej wiosce. Dzięki temu mogła nieco lepiej zrozumieć tę biedniejszą stronę społeczeństwa Rosji. Często przy tych rozmowach obecny był sam car Mikołaj II, który z biegiem czasu zaufał mu. Mikołaj II rządził krajem od 1894 roku. Jego przodkowie, czyli dynastia Romanów, wiodła prym w tym kraju od wielu lat, a dokładnie od 1613 roku. Wśród jego przodków było wielu niemieckich książąt. Z kolei sama caryca była Niemką i na poczet małżeństwa zrezygnowała z wiary luterańskiej i przeszła na prawosławie. Obejmując władzę w wieku 26 lat, nie był gotowy na taką odpowiedzialność. Jednak o jego niechęci i strachu wiedzieli tylko nieliczni. W dalszych latach panowania nie nabył umiejętności, które pozwoliłyby mu właściwie i pewnie kierować krajem. Nie był zbyt dobry w dyplomacji i negocjacjach, czy organizowaniu różnych spraw. Tak naprawdę wolał spędzać czas z rodziną, która stanowiła dla niego wielką wartość. Gdy tylko nadarzyła się okazja, to wspólnie wyjeżdżali w okolice Petersburga, do carskiego sioła. Zresztą z biegiem czasu to właśnie tam spędzali bardzo dużo czasu. Car mógł tam na spokojnie odpocząć. Pałac w Petersburgu zarówno dla niego, jak i dla Aleksandry był wypełniony przepychem. Mało było tam prywatności, a samo miasto nieco ich przytłaczało. Rasputin z każdym dniem zyskiwał coraz większą sympatię rodziny carskiej. W efekcie zamieszkał w eleganckim i sporym mieszkaniu w Petersburgu, przy ulicy Gorochowaja 63. Wszystko finansowane było z carskiej kasy. Grigori dostał również ochronę. Od tego momentu stał się ważną postacią w stolicy, jak i w kraju. Wkrótce ściągnął tam swoje dwie córki, natomiast Dimitr wraz z matką zdecydowali pozostać w rodzinnej wsi. Lecz co jakiś czas wszyscy wspólnie spotykali się zarówno w stolicy, jak i w Pokrowskoje. Gdy córki przeprowadziły się do ojca, jedna z nich, Matriona, w porozumieniu z rodzicami zmieniła imię na Maria. Rasputin bez wątpienia budował swoją reputację, związał się z arystokracją, często spotykał się z wpływowymi osobami. Dochodziło nawet do takich sytuacji, kiedy partnerzy bądź małżonkowie, mówiąc kolokwialnie, podsuwali mu swoje kobiety, aby ten mógł potem zapoznać się z jakimiś ważnymi osobami. Zdawano sobie sprawę, że ma duże możliwości. Z kolei Grigori nie odmawiał i lubił też wieczorami dobrze zabawić się w pobliskich restauracjach. Nieraz zdarzało mu się wracać w nietrzeźwym stanie z samego rana do mieszkania. Jego słabość do rozrywki, a przede wszystkim kobiet, była z czasem mocno zauważalna, zwłaszcza w wyższych sferach. Mimo to był on nierozerwalną częścią w życiu rodziny carskiej. Zarówno Mikołaj, jak i Aleksandra nie do końca wierzyli doniesieniom z zewnątrz o jego hulaszczym życiu. Poza tym Grigori zyskiwał coraz większe grono przeciwników. Ministrowie czuli się niepewnie na swoich stanowiskach, a część ważnych ówcześnie osób w tym kraju zaczęła twierdzić, że kieruje on polityką, a tym samym losem imperium. Dlatego też zaczęły powstawać na jego temat niestworzone i często przekoloryzowane historie. Publikowano nawet o nim oczerniające artykuły w prasie. Wszystko po to, by zniechęcić rodzinę carską wobec nowego przybysza z Syberii.
lecz żadne próby nie przyniosły pożądanego efektu. Rasputin nieustannie był lojalny wobec rodziny carskiej, a Aleksy zawsze mógł liczyć na jego pomoc. Mimo to Feofan, a potem Hermogen zaczęli tracić do niego zaufanie. Dodatkowo Michał Iliodor, który wcześniej często współpracował w różnych sprawach z carycą Aleksandrą, czuł się odtrącony. Rasputin swoim zachowaniem jasno wskazywał na to, że jest praktycznie nietykalny, a wiele kwestii konsultowała z nim sama caryca, a nawet car. Widać było, że ma na nich wpływ. Z racji tego Iliodor w porozumieniu z Hermogenem i Feofanem wpadł na podstępny plan. Pewnego dnia zaprosił Rasputina do swojego mieszkania. Gdy ten go odwiedził, w środku zastał kilku mężczyzn, którzy w bezwzględny sposób go pobili. Potem Iliodor nakazał mu przyrzec przed świętym obrazem, że już nigdy nie będzie się mieszał w życie rodziny carskiej i tym samym w politykę państwa. Zagroził mu również, że jeżeli komuś o tym powie, to może źle się to dla niego skończyć. Grigori jednak go nie posłuchał i wkrótce wysłał telegram do cara, który wówczas przebywał na Krymie. W odpowiedzi uzyskał informację, w której Iliodor został skazany na dożywocie na wygnanie do Norwegii. Feofana zaś wysłał do klasztoru karnego. Hermogena pozbawiono biskupstwa i również skazano na wygnanie. To jeszcze bardziej utwierdziło Grigoria w tym, że jest on kluczową postacią w tym kraju. Iliodor jednak nawet na wygnaniu nadal snuł różne plany przeciwko niemu. Grigori czasami lubił wracać do swojej rodzinnej wsi. Tam mógł się nieco uwolnić od codziennego zgiełku i wielkiego miasta. 29 czerwca 1914 roku odebrał list od cara. Chciał jak najszybciej odpisać, dlatego pośpiesznie poszedł na pocztę. Po drodze został niespodziewanie zaatakowany przez kobietę, Kionę Gusiewę. Zadała mu pojedynczy cios nożem w brzuch i próbowała zbiec, lecz okoliczni mieszkańcy nie pozwolili jej na to. Grigori wkrótce trafił pod opiekę lekarza. Prędko został opatrzony. Jego stan był ciężki, mocno krwawił i miał przebite jelito. Nieprzytomny został zabrany do szpitala. Dzięki silnemu organizmowi z tygodnia na tydzień stopniowo wracał do zdrowia. W sumie spędził ponad 2 miesiące w szpitalu. W tym czasie, a dokładnie 28 lipca 1914 roku, wybuchła pierwsza wojna światowa. Z kolei wcześniej wspomniana Kiona Gusiewa miała obsesję na punkcie religii. Pod wpływem m.in. Iliodora uznała, że Rasputin szkodzi wielu osobom i rozpowszechnia nieprawdziwe poglądy religijne. Ogólnie była żebraczką, ale i też panią do towarzystwa. Sądy w wyniku postępowania uznały ją za niepoczytalną ze względu na jej chorobę psychiczną. Została więc zamknięta w ośrodku dla umysłowo chorych. Rasputin, gdy wyzdrowiał, postanowił wrócić do Petersburga. Już wcześniej przekonywał cara, że wojna nie jest dobrym rozwiązaniem. Na miejscu próbował jeszcze coś wskurać. Pragnął, by Rosja zawarła pokój z Niemcami. Lecz innego poglądu była większość ministrów, arystokracja czy też społeczeństwo, które nieopatrznie wierzyło w zwycięstwo. Grigori próbował różnych sposobów, aby zaprzestać temu wszystkiemu. Twierdził, że ten konflikt pogrąży kraj, przyniesie wiele strat i biedę. Jednak car w tej kwestii nie za bardzo chciał go słuchać. Mikołaj II wyjechał we wrześniu 1915 roku do kwatery głównej na froncie. Tam zaczął angażować się w działania wojenne. Tymczasem caryca Aleksandra przejęła stery rządu. Niedoświadczona miała problemy z wieloma sprawami. We wszystkim stopniowo zaczął pomagać jej Rasputin. Niebawem współpracował z carycą i doradzał jej niemal na każdym kroku. Ich wspólna władza spotęgowała jeszcze większą nienawiść. Sprzeciwiali się temu wszystkiemu m.in. politycy, ale i też społeczeństwo. Powstały na ich temat nieprawdziwe historie. Twierdzono, że mają romans. Ponadto Aleksandra z pochodzenia była Niemką,
więc zaczęto przypuszczać, że współpracuje z wrogiem i nie dba o losy kraju. Nieudolnie starano się ich skonfrontować. Lecz zarówno rodzina carska, jak i Rasputin wciąż sobie ufali. Caryca często pisząc do swojego męża, podkreślała, że ich przyjaciel Grigori ma rację w wielu sytuacjach i należy go słuchać. Jego narastający wpływ na politykę państwa, a tym samym na działania wojenne, jeszcze bardziej rozjuszył wpływową część społeczeństwa. Obwiniano go o różne niepowodzenia, zarówno na froncie, jak i w kraju. Grigori w swoich przepowiedniach uważał, że jeśli zginie tragicznie, to tym samym niebawem zakończy się wielopokoleniowa dynastia Romanów, a także upadnie Imperium Rosyjskie. Lecz jego przepowiednie i ingerencje w politykę z dnia na dzień jeszcze bardziej oddziaływały negatywnie na coraz to większą liczbę osób. Pomimo, że nieustannie miał duże grono zwolenników, to musiał lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Powoli przeczuwał, że niektórzy po prostu źle mu życzą. Część osób, z którymi jak dotąd miał dobre relacje, stopniowo zaczęli się odsuwać. I tak na początku października 1916 roku Feliks Jusupow, znany i powszechnie ceniony książę, jeden z najwyższych w kręgu arystokracji, skrupulatnie zaczął planować zabójstwo Rasputina. 29-letni wówczas Jusupow pochodził z bardzo bogatej rodziny. Już jego przodkowie byli właścicielami posiadłości ziemskich, fabryk czy surowców, takich jak ropa naftowa czy węgiel. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tuż przed wybuchem wojny poślubił kuzynkę cara, Irinę. Lubił również często spotykać się z kuzynem cara, Dimitrem, z którym to miał bardzo dobry kontakt. Wykorzystując swoje koneksje oraz poważanie wśród arystokracji, utwierdził się jeszcze bardziej w tym, że Rasputin zdecydowanie szkodzi dla kraju. Dodatkowo bardzo motywowała go w tym wszystkim jego matka, która uważała, że śmierć Rasputina w dużej mierze wyzwoli Rosję. Sukcesywnie więc zaczął układać w swojej głowie sprytny, a zarazem brutalny plan. Nieco go znał i zdawał sobie sprawę, że za Rasputinem nie przepadają jego bliscy. Z drugiej strony wiedział, że uwielbia on towarzystwo kobiet. Po pewnych przemyśleniach ustalił, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaprosić go do pałacu nad Mojką, który był własnością Jusupowa. Pretekstem miało być zapoznanie jego żony, Iryny. Ale była to tylko część pomysłu. W październiku 1916 roku zaproponował swojemu przyjacielowi, wcześniej wspomnianemu Dymitriemu, który to był kuzynem cara, pewien plan. Opowiedział mu o swojej niechęci do Rasputina i o tym, że taki człowiek nie może wpływać na kraj. Wyjaśnił mu, że chce go zastraszyć, a najlepiej usunąć. Dymitr bardzo ufał Jusupowi i po długiej rozmowie stwierdził, że dla dobra imperium takie rozwiązanie jest jak najbardziej wskazane. Zapewnił go też, że może na niego liczyć. W ten sposób Jusupow był niemal pewny, że uda mu się wszystko zrealizować. Dymitr był rodziną cara, więc w razie zbrodni nie podlegałby sądom, tylko jedynie carowi. A z kolei inni uczestnicy tego czynu również ponieśliby karę zastosowaną tylko i wyłącznie przez cara. W najgorszym wypadku zostaliby wygnani poza granice kraju. Więc zamysł Jusupowa był sprytny, wciągając do tego Dymitra, uniknąłby kary śmierci bądź dożywotniego więzienia. Niebawem postanowił wciągnąć jeszcze jedną osobę do swojego planu. Deputowanego do Dumy, Puryszkiewicza. Ten już od dawna napawał nienawiścią do Rasputina. Uważał, że sieje on zamęt. Dodatkowo swoim postępowaniem pogarszał pozycję cara oraz nieudolnymi decyzjami doprowadzał kraj do ruiny. Tym samym Jusupow miał już dwie wpływowe osoby, które popierały go w działaniu. W kolejnych tygodniach w porozumieniu właśnie z Puryszkiewiczem Jusupow włączył do swojej konspiracji doktora Lazowerta. Wszystko było utrzymywane w głębokiej tajemnicy. Nikt nie mógł się dowiedzieć, że szykowany jest zamach na Rasputina. Wspólnie ustalili, że najlepszym rozwiązaniem będzie otrucie poprzez podanie do posiłku śmiertelnej substancji. Do planu włączono także oficera kawalerii Suchotina oraz pomocnika Jusupowa Nefiedowa.
Pewnego dnia Jusupow spotkał się z Rasputinem. Zaproponował mu, aby ten przybył do jego pałacu w celu zapoznania się z małżonką Iryną. Podkreślał, że jej bardzo na tym zależy. Gwarantował, że na pewno się nie zawiedzie. Jusupow nawet obiecał mu, że zagra na gitarze cygańskie pieśni, które Rasputin uwielbiał słuchać. Po krótkiej rozmowie zadowolony Grigori przystał na jego propozycję. Potem Jusupow prosił go też o dyskrecję, ponieważ jego rodzice nie przepadali za Grigorim. Ten zresztą miał również tego świadomość, ponieważ już w przeszłości Jusupowowie skarżyli się carowi, że Rasputin nie powinien się mieszać w interesy państwa. Feliks ustalił datę spotkania na 16 grudnia 1916 roku. Podkreślił, żeby lepiej nikt nie dowiedział się o tej wizycie, ponieważ gdyby jego rodzice uzyskali o tym jakąś informację, to wówczas nie doszłoby do spotkania. Rasputin obiecał, że dochowa tajemnicy. Był przekonany, że Feliks nie ma złych intencji, a fakt zobaczenia pięknej Iryny jeszcze bardziej wzmógł nim chęć spotkania się. Jusupow doprecyzował z nim jeszcze kilka szczegółów. Stwierdził, że podjedzie po niego około północy swoim automobilem. Wcześniejszy przyjazd uważał za nieodpowiedni, ponieważ również nie chciał, aby zauważyła go ochrona. Tymczasem, czyli na początku grudnia, w Petersburgu zaczęły krążyć plotki na temat tego, że car ma zamiar podpisać odrębny traktat pokojowy z Niemcami. Z samego rana, 16 grudnia 1916 roku, czyli w dzień spotkania, Rasputin obudził się jak zawsze około godziny 10. Codziennie o tej porze rozmawiał przez telefon z samą carycą, a niekiedy z jej dobrą koleżanką Anną Wyrubową. Wówczas miał zdawany raport z dnia. Dzięki temu mógł sobie zaplanować dalsze działania. Tego dnia rozmawiał z Anną Wyrubową, której zwierzył się, że dziś późnym wieczorem ma spotkać się w pałacu nad Mojką z Jusupowami. Był zachwycony, że pozna Irynę, lecz Anna uważała, że nie jest to dobry pomysł. Znała dobrze Rasputina i wiedziała, że nie jest tam mile widziany. Mimo to utwierdzał ją, że o nic nie musi się martwić i niepotrzebnie ma jakieś bezpodstawne podejrzenia. Niebawem też przyjechał do niego minister Protopopow, który błagał go o to, aby nigdzie sam się nie udawał na spotkanie. Przekonywał go, że musi mieć ciągle przy sobie ochronę. W przeciwnym razie grozi mu niebezpieczeństwo. Rasputin po usłyszanych słowach uspokoił go i zapewnił, że tam nic mu nie grozi. Grigori około północy zgodnie z planem czekał na Jusupowa obok tylnego wyjścia z kamienicy. O tej godzinie nie było już żadnej straży. Wkrótce Jusupow podjechał po niego. Wesoły Rasputin wsiadł do auta i wyruszyli w stronę pałacu nad Mojką. Po drodze dużo rozmawiali. Grigori był w dobrym nastroju. Na miejscu Feliks zaprosił go do najdalszej części pałacu. Tam usiedli we dwójkę przy stole, który był już wypełniony różnymi potrawami i trunkami. W pokoju obok byli z kolei wcześniej wspomniani konspiratorzy, m.in. Puryszkiewicz. Rasputin usłyszał z góry głośno grającą muzykę. Po krótkiej rozmowie zaczął pytać o Irynę. Jusupow uspokoił go i mówił, że niebawem przyjdzie, bo teraz rozmawia z niespodziewanymi gośćmi. Tłumaczył, że stąd też ta głośno grająca muzyka. Chciał zapewnić Rasputina, że w pałacu jest sporo ludzi, aby nie wyczuwał żadnych podejrzeń. W rzeczywistości tego dnia dał on wolne całej służbie. Z kolei Irynę wysłał na Krym. Podczas dalszej rozmowy Jusupow przyniósł mu zatrute ciastka. Lecz Rasputin nie przepadał za słodyczami. Zjadł tylko posiłek i pił wino. Lazowert, który dosypał do ciastek cyjanek, miał dodać go też do wina, ale najwidoczniej o tym zapomniał. Rasputin, gdy był już nieco podchmielony, zaczął narzekać na arystokrację. To jeszcze bardziej zdenerwowało Jusupowa. Potem Grigori najprawdopodobniej zjadł talerz zupy, do którego dosypano jakąś substancję. Zaraz po tym zaczął czuć się nieco gorzej. Wtedy też reszta wspólników przybyła na salę. Osłabiony nie miał sił się obronić. Mimo że był podstawny i silny, związano go i z półprzytomnego próbowano wyciągnąć różne informacje. Między innymi pytano, czy ma jakiś wspólników. Rasputin próbował się stamtąd wydostać. Odwecie został pobity.
Wkrótce sfrustrowany Jusupow wyciągnął z szafki rewolwer i oddał w jego stronę 3 strzały. Nieprzytomny został przeciągnięty do automobilu Dymitra i niebawem w środku nocy zdecydowali się wywieźć go na most Piotrkowski, gdzie tam wrzucili go do rzeki. Jednak był to środek zimy, więc większość rzeki była zamarznięta. W rezultacie ciało utknęło w lodzie. Nieświadomi tego wrócili do pałacu. Następnego dnia około godziny 10 o nieobecności Rasputina poinformowała córka Maria, Annę Wyrubową. Z początku nikt nie przypuszczał, że mogło stać się coś złego. Dopiero po kilku godzinach, gdy dowiedziała się o tym carysa Aleksandra, wyszło na jaw, że Iryna wówczas przebywała na Krymie. Caryca natychmiast wezwała do siebie protopopowa, który zaraz po wizycie rozpoczął poszukiwania. Zawiadomił o jego zniknięciu wszystkie jednostki policji w Petersburgu. Wkrótce odezwał się do niego funkcjonariusz, który w nocy pełnił służbę w okolicach pałacu nad Mojką. Zeznał, że w nocy w pałacu Jusupowa słychać było 3 strzały. Powiedział też, że postanowił to sprawdzić. Otworzył mu drzwi sam Felix, który ze spokojem i uśmiechem wyjaśnił, że jeden z jego znajomych nieco wypił i zastrzelił psa. Kolejny patrol zawiadomił protopopowa, że na moście Piotrowskim jeden z funkcjonariuszy zauważył leżący na zmarzniętej rzece czarny kalosz. Obok na śniegu widać było czerwone plamy. W obliczu tej sytuacji sam protopopow w towarzystwie funkcjonariuszy pojechał we wskazane miejsce. Ustalono, że są to plamy krwi, a znaleziony kalosz osobiście zawiózł do córek Rasputina, które potwierdziły, że należy do ojca. Protopopow po rozmowie z Anną Wyrubową postanowił pojechać do pałacu nad Mojką, aby osobiście porozmawiać z Jusupowem. Jednak go tam nie zastał. Okazało się, że pojechał do pałacu księcia Dmitra. Mimo to w asyście policjantów postanowił sprawdzić pomieszczenia w pałacu. Znaleziono postrzelonego psa. W dalszym etapie przeszukania znaleziono wiele śladów krwi ciągnących się z korytarza na dziedziniec. Według dalszych ustaleń nie mogły one należeć do zwierzęcia i wiele wskazywało, że to właśnie w tym miejscu pozbawiono życia Rasputina. Zarówno Dymitr, jak i Jusupow znaleźli się w kręgu podejrzanych, lecz nikt nie mógł im nic zrobić, ponieważ pałac, w którym mieszkał Dymitr, podlegał tylko carowi, więc funkcjonariusze nie mieli tam prawa wstępu. Caryca Aleksandra prędko napisała sprawozdanie zaistniałej sytuacji do męża. Dokładnie wszystko opisała. Car Mikołaj II aktualnie przebywał w kwaterze głównej na froncie. W niedługim czasie przeprowadzono dokładne przeszukanie w okolicach mostu Piotrowskiego. W efekcie spod tafli lodu wyciągnięto zmarznięte i związane sznurami ciało Rasputina. Po przeprowadzonych oględzinach stwierdzono, że Grygori umarł w wyniku utonięcia. Wszystko wskazywało więc na to, że sprawcy wrzucili go do rzeki, gdy jeszcze żył. Na ciele widoczne były liczne otarcia i zasiniaczenia. Oprócz ran postrzałowych, 2 w plecy i 1 w głowę, zadano mu kilka ciosów nożem. Ponadto był świadomy, że został wrzucony do rzeki, ponieważ prawą ręką zdołał jeszcze wydostać się z mocno związanych więzów. Dodatkowo w jego organizmie nie znaleziono żadnej trującej substancji. W kolejnych dniach zarówno Dymitr, Jusupow, Puryszkiewicz, jak i 2 pozostałych konspiratorów zostali przesłuchani. Zarzucano im zabójstwo Rasputina. Z początku do niczego się nie przyznawali. Każdy z nich miał inną wersję zeznań. Niemniej śledczy mieli wiele dowodów oraz przesłanek, które jasno wskazywały, że feralnego dnia w pałacu Jusupowa pozbawiono życia Grigoria. W kolejnych tygodniach byli nieugięci. Nikt z nich dokładnie nie określił, czy doszło tam do zabójstwa. Tymczasem carowa Aleksandra podjęła decyzję, by pochować ciało Grigoria w parku w carskim siole. Pogrzeb odbył się w nocy. Wszystko utrzymano w głębokiej tajemnicy, ponieważ obawiano się różnych demonstracji.
Niewielkie grono osób, w tym m.in. jego dwie córki, jak i cerowa Aleksandra, pożegnały Rasputina. Społeczeństwo wciąż nie miało żadnych informacji, kto pozbawił go życia. Carowa kazała przekazać ludowi, że jego ciało zostało wywiezione do Pokrowskoje, aby tam mógł zostać godnie pochowany. Cała rodzina carska była załamana tą sytuacją. Car Mikołaj II bardzo zawiódł się na swoim krewnym. Po dalszych ustaleniach śledztwa Mikołaj II zdecydował się oddać los sprawców w ręce sądu. Tym samym chciał, aby podlegali oni karze śmierci. Uważał, że w takim przypadku nie ma żadnych wyjątków i muszą odpowiedzieć za swoje czyny. Pomimo tego na sąd mocny wpływ wywarło kilku innych książąt, którzy przekonywali, aby nie stosować wobec nich surowych wyroków. Ponad 2 miesiące później, po jego śmierci, w Rosji wybuchła rewolucja lutowa. Ludzie sprzeciwiali się rządom cara, a żołnierze domagali się chleba i pokoju. 2 marca 1917 roku car Mikołaj II podpisał abdykację i tym samym skończyła się praktycznie 300-letnia dynastia władzy Romanowów. Car wraz ze swoją rodziną został przewieziony do carskiego sioła, gdzie tam przez pewien czas byli przetrzymywani. Z kolei córki Rasputina najprawdopodobniej wróciły do swojej rodzinnej wsi. Mniej więcej w tym czasie sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa. Jusupowa skazano na areszt domowy w jednym z jego posiadłości, natomiast Dymitra wysłano na front perski. A z kolei na temat 3 pozostałych sprawców nie znalazłem informacji, czy ponieśli za to jakąś adekwatną karę. Wiadomo, że Puryszkiewicz w jakiś sposób nieudolnie próbował udzielać się politycznie w kolejnych latach. W 1920 roku zmarł na tyfus. Była również wersja o tym, że w zamachu Rasputina uczestniczył Oswald Trainer, który był tajnym angielskim agentem. Wiadomo, że dobrze znał się z Jusupowem. Wspólnie studiowali nawet na Oksfordzie. Tuż po zabójstwie wielu angielskich dyplomatów wyjechało z Rosji. Pod koniec marca 1917 roku zwłoki Rasputina zostały wykopane przez zbuntowany tłum i niebawem spalono je. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1917 roku, rodzina Mikołaja II wraz z nim została wywieziona na Syberię, gdzie niespełna po roku, w lipcu 1918 roku, zostali rozstrzelani. Podobny los spotkał syna Rasputina oraz jego żonę Praskowię. Jego córka Warwara umarła na tyfus w 1925 roku w Moskwie, zaś Marii udało się wydostać z kraju. W rezultacie trafiła do Francji, gdzie tam mogła rozpocząć w miarę normalne życie. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że w jakiejś części zainteresowałem Was tą dość popularną historią. Zapraszam na mojego Facebooka Incognito, podcast kryminalny, gdzie tam staram się wrzucać w miarę możliwości zdjęcia z danego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce.